Cześć wszystkim, zabieram Was dzisiaj na moją nową sesję zdjęciową. Zobaczycie, jak to wygląda od kulis. Ja biorę jeszcze łyka herbatki i lecimy. Na dzisiejszą sesję kupiłem trochę pudru. Taka wielka paka, bo tanio. Wiecie jak jest. Jesteśmy właśnie na planie mojej nowej sesji. Tak wygląda zdjęcie. Jedno ze zdjęć w sumie. I tak 6 godzin. Ja wróciłem po 7 godzinach w końcu do domku, po 7 godzinach sesji zdjęciowej, którą możecie zobaczyć w najnowszym poście na moim blogu www.oksinciuk.com. Link oczywiście Wam zostawiam w opisie. Zapraszam do zaglądania i dawania znać w komentarzu, co sądzicie. Przyszły do mnie dzisiaj paczki. Jedną z nich są buty Guessa, które mogliście widzieć wcześniej na moim Instagramie. Tak się one prezentują. Mi się bardzo podobają. Dajcie znać, co Wy o nich sądzicie. Zrobiłem też zamówienie na answer.com i właśnie do mnie dotarło. Tutaj mamy koszulkę też z Guessa. Tak wygląda. Ale całość zobaczycie już na projekcie, do którego w sumie to zamówiłem. Ja się właśnie zbieram na koncert Sylwii Grzeszczak. Zabieram z okazji walentynek moją mamę. Wstawię Wam tutaj kilka nagrań i wspólnie ocenimy śpiew z Sylwii. Tym bardziej, że nie zagraliśmy wspólnie naszego utworu od bardzo długiego czasu i to naprawdę jest mega niespodzianka. Bardzo dziękuję z całego koncertu. Patrz teraz, uważaj, uważaj. Patrz to. Z tej ponurej wieży szarych dni. Jest taka cisza. Jesteście przeuroczy, naprawdę. Kradziesz moje serce, musisz być księciem. Tylko ty. końcu nie przytaknęłaby tej rutynie, co z miłości dni. Jesteś obok mnie. Zaśpiewamy razem? Z mamą? Okej. Ja właśnie wróciłem z koncertu, udało mi się zdobyć autograf Sylwii na najnowszej płycie, tam ta dziewczyna. Tak, przed chwilą wam mówiłem, właśnie wróciłem z koncertu Sylwii Grzeszczak. Czy podobało mi się? Tak, podobało mi się. Czy koncert był najlepszy? Nie, nie był najlepszy. Może dlatego, że byłem na już 3 albo 4 koncertach Sylwii. No i nie było już w sumie takiego zaskoczenia, no bo oczywiście nie mówię, że Sylwia jest zła, bo broń Boże jest jedną z najlepszych polskich wokalistek. No i wiecie, jak już się coś słyszy któryś tam z kolei raz, no to już nie jest takie super jak za pierwszym razem. Elementem zaskoczenia był występ Libera, który jest mężem Sylwii i z okazji walentynek wskoczył na scenę podczas swojej rapowanej części w piosence Co z nami będzie. Jak sami mogliście zobaczyć w mojej koncertowej części vloga, Sylwia w ogóle się tego nie spodziewała, to była również dla niej mega wielka niespodzianka. Odpowiadając na pytanie z tytułu, tak, Sylwia śpiewa genialnie, jest jedną z najlepszych w Polsce wokalistek, tak jak już wcześniej wspominałem. Uwielbiam ją za teksty, za wokal, za emocje, jakie przekazuje na scenie, jest naprawdę genialna. Więc jeżeli jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć Sylwii na żywo, no to zachęcam. Jeśli tylko będziecie mogli, wybierajcie się na jej koncerty, bo są one bardzo dopracowane. Sylwia ma własny zespół, wszystko jest na żywo, Sylwia gra na pianinie, Sylwia... A nie zdradzę co jeszcze. Sami się przekonajcie. No więc to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję wam wszystkim za poświęcony czas, za obejrzenie mojego odcinka i zapraszam do łapkowania, subskrypcji, komentowania. Widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.